Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie.
Witajcie, detailingowy dziadzia. Scrap pad. Padzik do szorowania. Zresztą sama nazwa. Do szorowania plastiku, materiału, podsufitka. Ogólnie do czyszczenia. Słuchaj, jeżeli chodzi o ten padzik. Ja na początku, kurczę, raczej nie byłem przekonany. Pędzel to pędzel. Ale po dłuższej zabawie, słuchaj, no pędzel jest niezastąpiony moim zdaniem ze względu na zakamarki, ale tutaj, jeżeli chodzi o płaskie powierzchnie, o na przykład tak zwane kąty, gdzie pędzlem na rogach, przy tapicerkach, powiedzmy tak jak masz boczki drzwi, to tu się sprawdzi idealnie. Kokpit, rewelacja, duże wszystkie płaskie powierzchnie. Czy na płaskich powierzchniach zrobi to lepiej niż pędzel? Sprawdzałem, zrobi. Dlaczego? Tak jak kiedyś robiłem, pokazałem film, w którym czyszczenie ciężko zabrudzonych felg, czyli takie z grubym nalotem rdzy, w takim wbitym już po kilkunastu latach, w Mańku, jak go kupiliśmy, właśnie takie felgi miał, lakier tam jest miękki jak kaczuszka. I tam usuwanie takiej rdzy robiłem gąbką. Dlaczego? Z tego względu, że gąbka cały czas pracuje. Pędzel ci przeskakuje, on wybija, wybiera. I on do zakamarków jest fajny. Oczywiście pędzlem też wyczyścisz. Jak jest dobry pędzel, miękki, fajnie się rozkłada. Tu mówię o tym pędzlu. Tu chodzi o to, żeby włos się pięknie rozkładał, czyli rozjeżdża się. Też idealnie to zrobisz. To nie jest tak, że pędzel jest już beznadziejny. Że przy tym leży. Wcale nie. Robiłem porównanie. I ten, jeżeli chodzi o płaskie powierzchnie, zrobił to lepiej, ten padzik. Z tego względu, że cały czas trzyma ci APC, brudzi się, co jest fajne, jak jest białe. To jest taki dla mnie, nawet jakbym miał coś wyczyścić pędzlem, dla mnie, w ogóle nawet tym padem, widzisz, czy rzeczywiście już jest czysto. Biały, zresztą na filmie to widziałeś, biały od razu pokazuje, biały padzik od razu pokazuje, co jest pięć. Czy jest czysto, czy jeszcze trzeba powalczyć. Nie pokazywałem wszystkiego, kurczę, bo próbowałem też tym bonet na podsuficie. Jest to możliwe do zrobienia, jak najbardziej, ale lepsza jest rękawica. Choćby nawet od CarPro. Zdecydowanie lepiej. Tam masz większą powierzchnię, tu niestety masz delikatny opór. Da się tym wyczyścić, ale właśnie zakamareczki też. Wjeżdżasz sobie w zakamarki przy podsuficie, też jest super. Czy to jest dla mnie teraz niezbędny sprzęt? Tak. Nie wyobrażam sobie teraz pracy bez tego pada. Mam pędzel, ten padzik i naprawdę robota idzie o niebo szybciej. Zdecydowanie. Wszystkie załamania, kąty, naprawdę tu się wszystko układa i sobie czyścisz. Kółeczka, no to już kwestia pomysłu i twojej fantazji. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o czyszczenie, rewelacja. Czy takie pady wystarczają na długo? Na długo. Czyły się ją? Z czasem oczywiście. Wszystko się zużywa, nie da się ukryć. Warto go też przedmuchać, bo nieraz łapie takie sywki. Ale to jest oczywiście, na lakier w tym nie skakujesz, bo to jest jakby nie był agresywny. W dotyku może on jest taki, kurczę, mięciutki, stwarza wrażenie takiego miękkiego, ale jest agresywny i naprawdę fajnie wybiera brud. Nawet jeżeli masz miejsce na kubki w tunelu środkowym, tam często też pędzlami. Weź go sobie, pstryk, włóż dwa paluchy i dookoła. Bo ja nie mówię, że bo dno oczywiście pędzlem fajniej, bo tam jest to wycięcie, fajniej zrobisz, ale boki, tu jak włożysz to, lecisz idealnie, naprawdę. W wielu sytuacjach można powiedzieć, że tak przyspiesza, ratuje trochę dupsko. I długo leżał, zanim go ruszyłem, nie chciało mi się, kurczę. Z drugiej strony ta mikrofibra, no jest, bo jest. No, to jest dla mnie temat do zamknięcia. No i ładniej wygląda, przyjemniej. Wolałbym, żeby to było tak z dwóch stron. Strona czyszcząca, byłoby o wiele lepiej, bo wtedy tylko sobie zamieniasz i lecisz drugą stroną. Ale no, jest dobrze, nie ma co kombinować. Może ktoś wpadnie na to, może to nie będzie miało sensu, nie wiem, bo w środku na pewno jest gąbeczka, jest uzupełnienie. I jeżeli masz możliwość kupienia większego, bo są szersze, polecam kupić szerszy. Wygodniej się trzyma i fajniej się pracuje. No dobra, z mojej strony to wszystko. Rewelacyjna sprawa, naprawdę. I ja tutaj myślę, że to już, raczej myślę. Wiem, że to już długo krąży po internetach. Już osoby, pewnie niektóre i zapomniały o tym sprzęcie. Chociaż myślę, że jak ktoś tego użył, to ciężko jest później wrócić na płaskich powierzchniach do zwykłego pędzla.
Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!